Witam wszystkich na moim kanale. Chciałem Cię zaprezentować o samochód, który sprzedaje firma Copart. Jest to firma, która zajmuje się aukcją samochodów, przeważnie uszkodzonych, ale mają też całe. Oglądam właśnie tutaj sobie Suzuki SX4. Ono jest z 2015 roku i cena obecnie jest 6,5 tysiąca euro. Bez ceny minimalnej ona jest, czyli pójdzie za tyle, za ile ktoś wylicytuje ten samochód. Na chwilę obecną to jest cena 6,5 tysiąca. Może wzrosnąć delikatnie, ale może też pójść przykładowo nawet drugie tyle w górę. Dużo ludzi właśnie z Polski licytuje w Niemczech samochody. No więc można się spodziewać, że ta cena będzie wyższa niż teraz jest obecnie tutaj. Jak ten samochód jest uszkodzony? Zobaczymy na zdjęciach. Damy sobie zdjęcie HD, żeby je powiększyć maksymalnie. Uszkodzenia boczne. Drzwi. Coś tutaj, jeden oczy w zawieszeniu nie jest uszkodzone. Na pewno są drzwi uszkodzone, jeden błotnik i do zastanowienia się, czy nie jest uszkodzony koło. W środku, z tego co widać, poduszki powietrzne są całe. Nic tam nie wystrzeliło. Tutaj też takie zdjęcia, tylko poglądowe. Z kolory silnika nie wygląda, żeby coś tam było, ale to tylko zdjęcia. Przebieg 59 270 km. Poduszki całe. Bagażnik czysty tutaj. Jedno zdjęcie poglądowe z koła, no tutaj nic tam nie mówi za bardzo. Muszę sobie zobaczyć, jakie z koła ewentualnie. To znowu ze środka zdjęcie też nam nic za bardzo nie mówi. Tutaj już widać, że jest zderzak uszkodzony. Jest na pewno przerysowane. No i tu błotnik praktycznie jest ugięty. No i pytanie, co z tym kołem, czy ono gdzieś coś tam nie zostało uszkodzone podczas... Trzeba powiedzieć, że to kolizja, no nie wypadek. Ale tutaj już drzwi są mocno uszkodzone. Drzwi są na pewno do wymiany. Tylne drzwi też, z tego co widać, są uszkodzone. No i z tyłu błotnik chyba. Próg jest uszkodzony. Zderzak z tyłu jest uszkodzony. Na pewno. Jeśli to uderzenie musiało być tu z tyłu jeszcze. Jakieś dodatkowe. To zdjęcie nam nie mówi. Tu jest coś pogięte. Który to jest element. O, są z drugiej strony, czyli od strony pasażera też są coś uszkodzone delikatnie. Na masce też coś się tutaj dzieje. No, a
ale to nie wiadomo. Nie widać dokładnie. No to jest właśnie sprawdzanie samochodu w ogłoszeniu firmy Coparts. Do końca nie wiadomo co. Trzeba po prostu zobaczyć na żywo ten samochód w ten czas. Można prędzej jego stan określić. Ogólnie jest no taka cena na chwilę obecną. Samochód do sprawdzenia, ewentualnie do licytacji. Licytacja jest, teraz sobie sprawdzimy. U nas 113 marca. Silnik benzyna 1.6. 88 kW to będzie coś ponad 100 koni. Co tutaj mam w opisie? No, w opisie ma to właśnie co widać na zdjęciach. Nic za wiele tutaj jakoś nie chcą poza zdjęcia jakieś dodatkowe informacje nie chcą udzielić. Być może, że ma tylko takie uszkodzenia jak na zdjęciach są widoczne. To oznacza, że wsiadasz i jedziesz, czyli teoretycznie ten samochód wjechał na własnych kołach i może wyjechać na własnych kołach z tego placu, gdzie stoi obecnie w Hamburgu. Się zawahałem z tym Hamburgiem, bo to nie jest Hamburg, tylko obok Hamburga. Data pierwszej rejestracji. Czyli koniec roku tu mamy. Można powiedzieć, że samochód jest jakby użytkowany już od 2016, bo to jest 17 grudnia, praktycznie koniec roku 15. No, do sprawdzenia ten samochód na pewno jest. Jeżeli mocno w górę by nie poszedł, no to myślę, że cena atrakcyjna na chwilę obecną.